Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj zapraszam na film Blaka, gdzie porówna 12 jajek do 12 jajek. Zapraszam. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Jako już dzisiaj gorąca premiera Ryzenów 3000, nie mogło zabraknąć testów na moim kanale. Dzisiaj skupimy się na najwyższym obecnie dostępnym modelu, czyli Ryzen 9 3900X. Pozwólcie, że nie będę zbytnio się rozwodził na temat specyfikacji tego procesora, bo zrobiłem to w materiale na kanale X.com. Tutaj macie kartę do tego filmu, żeby łatwiej go znaleźć. A dzisiaj skupimy się głównie na testach, a dokładnie na porównaniu tego procesora do Intela i9-7920X. Cechą wspólną tych procesorów jest 12 rdzeni i 24 wątki. Co do ceny, no tutaj Ryzen wypada o wiele korzystniej, ponieważ Intel i9 jest od niego prawie dwa razy droższy. Ponieważ nie jestem w posiadaniu nowszej wersji tej dziewiątki, czyli 9920X, pomyślałem, że zrobię testy na tych samych zegarach, na obydwu procesorach i będą one ustawione na 4,4 GHz. Testy zrobiłem w kilku benchmarkach, również kilka testów praktycznych, jak i testy w grach, bo jakby nie patrzył, AMD mówi, że Ryzen 9 3900X to także procesor gamingowy. Testy zrobiłem na najmocniejszej dostępnej w chwili obecnej karcie graficznej, konsumenckiej karcie graficznej, czyli RTX 2080 Ti, tak żeby nie było z jej strony bottlenecka, w rozdzielczości 1080p. Zdaję sobie sprawę z tego, że powinienem testować w rozdzielczości 720p, no ale nie popadajmy w paranoję. Teraz kilka słów na temat pamięci RAM, jakich użyłem w tych testach. W przypadku Ryzena 3900X jest to 16 GB G-Skill Trident Royal, taktowanie 3600 MHz, opóźnienia cel 16-16-16, działających w dual channel, a w przypadku Intela 32 GB pamięci Corsair Dominator, także taktowanie 3600 MHz, opóźnienia cel 16-16-16, działających w trybie quad channel. I teraz pewnie powiecie, ale to nie jest fair. Nie ukrywajmy jednak, że jeżeli ktoś używa platformy Intela LGA 2066, to zazwyczaj ma pamięci quad channel, czyli obsada 4 banki pamięci, dlatego też postanowiłem niczego nie zmieniać. Druga sprawa, że quad channel w przypadku benchmarków takich jak Geekbench, Blender czy też Cinebench, które za chwilkę zobaczycie, nie ma żadnego wpływu, żadnego znaczenia. Natomiast może mieć to wpływ w grach, zwłaszcza tych, które leżą mocno na procesorze, a takie w testach użyłem. Co do ilości pamięci 32 versus 16 GB, w grach nie będzie miało to żadnego znaczenia, w benchmarkach żadnego, natomiast może mieć delikatne przełożenie w przypadku Adobe Premiere Pro, gdzie będę pokazywał szybkość eksportowania materiału wideo. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na testy, a później na podsumowanie. Testy zaczynamy od Cinebench R20. Tutaj Ryzen 9 bezapelacyjnie wygrywa z Intelem zarówno w wydajności pojedynczego rdzenia, jak i wielowątkowości, odpowiednio o 12 i 15%. Kolejny Cinebench, tym razem R15 i podobna sytuacja. Ryzen wygrywa o 6% w wydajności pojedynczego rdzenia i o 12% w wielowątkowości. W Geekbench Ryzen dosłownie miażdży Intela w wydajności multicore o aż 32% i 9% na pojedynczym rdzeniu. Ciekawy jestem, czy przewidywaliście taki obrót sytuacji. W benchmarku Blender podczas renderowania sceny Ryzen po raz kolejny notuje przewagę nad konkurentem o 5,5%. A teraz czas na test praktyczny, szczególnie interesujący moją osobę, jako iż ja z Adobe Premiere Pro korzystam na co dzień. Do eksportu materiału wideo trwającego 2 minuty 55 sekund użyłem kodeka H264 z bitrate 20 megabitów na sekundę. Wynik to 5% przewagi dla Intela, choć trudno się tutaj dziwić, jako iż Adobe pod niego właśnie jest optymalizowane. Czas na gry, na pierwszy ogień idzie Assassin's Origins na ustawieniach Ultra High, walkę wygrywa Intel o zaledwie 3 FPS-y. Far Cry 5 na ustawieniach Ultra, sytuacja się odwraca i to Ryzen wychodzi na prowadzenie o 4 klatki na sekundę, co daje okolice 3% przewagi. Watch Dogs 2 to kolejna gra dość mocno leżąca na procesorze. Ustawień, jakich użyłem, to Ultra. Po raz kolejny wygrywa Intel, tym razem różnicą 6 klatek. I zwróćcie uwagę, iż na procesorze Intela obciążenie poszczególnych rdzeni jest bardziej równomierne. W Wiedźminie 3 na ustawieniach Uber Intel nie dał szans rywalowi, wychodząc na prowadzenie z 10% przewagą. Battlefield 5 ustawienia Ultra, obydwa procesory idą praktycznie łeb w łeb, a różnica to granica błędu pomiarowego. Shadow of the Tomb Raider to kolejny tytuł, w którym na obydwu procesorach ładnie rozkłada się obciążenie na wszystkich rdzeniach.
Natomiast zwycięsko z tej walki wychodzi Intel, uzyskując przewagę o aż 12 FPS-ów. Powodem jest, jak widać, niskie obciążenie karty graficznej na procesorze Ryzen. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że AMD odwaliło kawał dobrej roboty. Zacznę może od gier. Wprawdzie Intel w 5 z 6 testowanych gier tytułów prowadzi, ale jest to różnica średnio około 6%. Druga sprawa, jeżeli ktoś kupuje tego typu procesor, to nie po to, żeby grać w rozdzielczości 1080p, a rozdzielczości wyższej. Tam, jak wiadomo, te różnice się zacierają. Kolejna bardzo ważna rzecz to cena. Mimo, że 7920X nie jest żadną nowością, cały czas można kupić ten procesor jako nowy w sklepie i kosztuje on prawie dwa razy tyle, co procesor Ryzena 3900X, także zróbcie sobie obliczenia, a wnioski nasuną się same. Dalej, jeżeli chcielibyście taki procesor, mówię dokładnie o 7920X, podkręcić, żeby zyskać na wydajności, bo ten boost nie jest wcale taki rewelacyjny na wszystkich rdzeniach, bodajże 3,8 GHz, no to będzie wymagany skalbu, bo tam mamy pod IHS-em gluta, który zresztą szybko wysycha, no i z OC będą nici. W przypadku Ryzena kupujecie wydajne chłodzenie powietrzne, czy też jakiś cooler IO i problem załatwiony. Teraz kilka słów na temat zastosowań bardziej profesjonalnych, do których również Ryzen jest stworzony. Tutaj obrazują to m.in. benchmarki typu Geekbench i Cinebench. Wielowątkowości, zwłaszcza w Geekbenchu, AMD rozjeżdża Intela, ponad 30% przewagi i około 12-15% przewagi w Cinebenchach. No i coś, co po raz pierwszy widziałem na oczy, czyli na procesorze Ryzena wydajność pojedynczego rdzenia jest wyższa jak na Intelu, także szacun. Co do Adobe Premiere Pro, a ten jak wiadomo lubi bardziej Intela, bo pod niego jest optymalizowany, chociaż optymalizacją ciężko to nazwać, bo ostatnimi czasy Adobe spoczęło na laurach, nie robią kompletnie nic. Także moim zdaniem ten program umiera śmiercią naturalną, ale tak czy inaczej Ryzen 3900X jest zaledwie 5% mniej wydajny od Intela 7920X. Natomiast w Blenderze Ryzen wygrywa z Intelem o ponad 5,5%. I na koniec jeszcze kilka słów na temat zużycia energii przez całą platformę. Zrobiłem takie pomiary podczas gier i podczas benchmarka Blender, czyli renderowania sceny. W grach Intel pobierał około 521 W z gniazdka, gdzie Ryzen pobierał około 436, czyli 85 W różnicy na korzyść Ryzena. W Blenderze, czyli renderowanie scen, jak mówiłem wcześniej, Intel pobierał 370, znaczy nie Intel, ale cała platforma, 376 W, a platforma z Ryzenem 288. Generalnie platformy bardzo podobne, dyski SSD, chłodzenia IO, także nawet jak będzie różnica powiedzmy 5-10 W, to tak czy inaczej Ryzen zdecydowanie tutaj wygrywa. Krótko podsumowując ten materiał, gdybyście teraz się mnie zapytali, Blaku, gdyby składał sobie teraz kompa pod obróbkę materiału wideo na YouTube i pod gry, co byś wybrał? Czy Ryzena 3900X, czy może 12-rdzeniowego Intela? Odpowiedź jest prosta, Ryzen 3900X, bo jest o wiele tańszy, do tego pobiera troszeczkę mniej prądu. Wprawdzie nie jest to dla mnie aż tak bardzo istotne, ale jednak warto o tym wspomnieć. No i oczywiście wydajność, zwłaszcza w wielowątkowości. Tym bardziej, że ja chcę się przesiąść z Adobe Premiere Pro na DaVinci, bo jak mówiłem, Adobe ostatnimi czasy no, nie popisuje się, a w DaVinci podobno Ryzeny pokazują dopiero co potrafią. Także czekam na premierę Ryzenów 3950X, 16 rdzeni, 32 wątki i wtedy prawdopodobnie z Intela przesiądę się na AMD, bo jestem przekonany, że Intel do tego czasu nic nie pokaże i prawdopodobnie przez długi czas jeszcze nic nie pokaże. Także przyznam szczerze, że AMD na rynku sporo namieszało. Moi drodzy, jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.